Cześć, witajcie, z tej strony NightGetsu i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Night Class, oczywiście w Terrarii 1.4.4. Dzisiaj nastawcie się na to, że raczej będziemy bili bossa, ale po tym Kingstime nie czuję się aż tak pewny. Dlatego może najpierw postawiłbym na eksplorację tak, żeby jeszcze zwiedzić na przykład dżunglę. Słyszałem już jakiś czas temu w pierwszym dniu aktualizacji, że jest jakiś nowy biom z ciekawą cieczą i być może uda nam się go spotkać. Jeszcze nie ma dokładnych informacji, czy są jakieś warunki do jego spełnienia, być może nawet generuje się od samego startu gry, dlatego myślę, że możemy iść gdzieś na prawo, gdzieś w dżunglę i zobaczyć, czy tam przypadkiem nie ma, bo gdzieś takie pogłoski słyszałem. No a tak to w dalszym ciągu bym potrzebował kurczę Hermesu, bym potrzebował wielu innych rzeczy, dlatego udamy się tutaj, no i tu na pewno będzie dżungla po tej stronie. Natomiast była piramidka, była tutaj piramidka i być może uda się kolejne butelkowe akcesorium zdobyć, więc ja chętnie z tego skorzystam. Ja coś dokładnie czytałem na temat tego biomu, że występuje po tej samej stronie co dżungla, nie musi być w dżungli. Z drugiej strony jakieś tam pogłoski słyszałem, że trzeba się wkopać pod ocean. Nie wiem ile w tym prawdy, ale wydaje mi się, że możemy to wszystko sobie sprawdzić dzisiaj i przekonać się samemu, co ta piramida jest taka pusta. Nie ma przejścia? Jest przejście, kurde. Już nawet nie piramida, tylko pustomida, jak tak wygląda. Nie no, żartuję, co tu będzie? Może jakieś nowe itemki też doszły, kto wie, ale przyda się. O, latający dywan. A czy on nie dostał jakiegoś buffa też przy okazji? Właśnie nie jestem pewny, ale tak to mogę tutaj sobie odłożyć jedno akcesorium, kaskę sobie weźmiemy i udamy się w podróż. Może jeszcze na dole zobaczę co jest, a tak to w naszej pustomidzie mamy też flying carpet do podróżowania. On się akurat przyda na Eye of Cthulhu, jak będziemy chcieli bić. Z tego co pamiętam, to prędkość była wystarczająca do tego, żeby... guide przyszedł, żeby no nadążało ogólnie za tym co robi pan oczko, dlatego wydaje mi się, że poradzimy jakoś z tym sobie. No i co, ten biom to już go... Jezus! No właśnie, dobra, tepam się. Nie ma co tu przebywać. Widzicie, że jest groźnie, kaskę sobie odłożę, bo mi troszkę szkoda, 30 golda mam. Zobaczcie, że tym razem Extractinator też jest materiałem. Można chlorofajtowy Extractinator zrobić. Jeszcze coś ciekawszego będzie robił, jeszcze mocniejsze jakieś rzeczy, bardziej użyteczne. No to fajne. To co mi się bardzo też podoba, to to jaki jest efekt quickstackowania. Od razu mamy jakby efekt wizualny, gdzie co nam ląduje, co jest naprawdę spoko. No i co, może polecimy sobie faktycznie na to prawo. Mam dużo bomb, jestem oczywiście w stanie też przejść całą powierzchnię, więc zobaczymy, czy po tamtej stronie będzie ten nowy biom, bo nie ukrywam, że jestem ciekawy. Co prawda wiem już wszystko, co on robi. Znaczy wszystko to nie, ale wiem co on robi i co jestem w stanie z tym zrobić, więc jeśli uda się coś takiego znaleźć, no to wow. Tu już byłem na chwilkę ostatnio, jak się biłem z King Slime'em. Wam to przyspieszyłem, bo ta walka była tragiczna. Dlatego się tak tego oczka teraz wystrachałem i nie tylko. A grawitek jak nie było, tak nie ma. O, stołek, super. Teraz jest materiałem, żeby było śmiesznie. Bambusy i nie tylko. Słyszałem, że papugi zostały wprowadzone. Możemy też je sobie zobaczyć. Jeśli tutaj gdzieś będą, nie wiem, czy na powierzchni, czy w podziemiach. No ale w sumie papugi w podziemiach tak troszkę średnio pasuje. Zbieram se to. To i tamto. Zbieram sobie nawet, kiedy wgram w to. To jest dżunglowy rap. To już odwala mi. No i zobaczmy. Mamy ten ocean nieszczęsny. Jest angler. Siema. Mogę cię tutaj uratować. Zobaczmy, co tam na końcu jeszcze się mieści. Być może będzie nawet coś, jakieś zejście. Bo czasami było, zdarzało się. Muszelka jakaś nowa dołączyła. Waterwalking. I du-du-du mam też, baby sharka. Slasho, pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. To jest to właśnie, ludzie, to jest to. Kurde, chyba nie dam rady wypłynąć. No to się sprawa pokićkała. Zobaczę. Oj. Dobra, bo ja nie chcę tutaj iść od nowa. Jeszcze mam potkę. Chwila. Uwaga. Taram. Udało się wypłynąć. Dobra. Wyleczyłem się też. Mam waterwalking bootsy, więc mogę tutaj swobodnie się w miarę przejść. Idź se. No. Dotarłem do końca. Próbujemy, ryzykujemy. Tutaj hukiem też będą musiał się bardzo... O, skrzynka jest. A tam coś jest jeszcze? Do oddychania tylko, mogę przedłużyć troszkę śmierć. No dobra, popróbujemy. Nie! No i moje goldy! Ale efekty, takie były wcześniej różowe? Nie kojarzę. No wiedziałem, że jakiś Blood Moon będzie czy inne gówno. No nie wiem, no. Nic tutaj ciekawego nie zdobędę, będę się męczył tylko. Chociaż Money Trap może będzie. Albo Shark Tooth Necklace. Farmiarkę se zrobię, o! To jest farmiarka, powiedzmy. O, Shackle.
Na melee speed, ej, w sumie nie najgorszy. Jakby się zastanowić. O, przebojewaczka Blood Moona. Może się przyda na przyszłość, może na hard mode'a. A słyszałem, że teraz tak zbuffowali tego Dreadnoughtilusa, tego łodzika całego, że on nie blokuje na przykład projectile'i na blokach. To teraz taki summoner będzie miał problem na tym. No ale ja tam może co najwyżej po flaila i tyle. Ale ten miecz fajnie wygląda w tym świetle, no, różowy. Ziu, ziu. Ja tu slajmik sobie siedzi, cześć slajmiku, cześć, pogłaskam go. Ale fajny. O, kapelusz będzie, siema. Grum. Przydasz się, jeszcze może dasz przełowywaczkę, raczej dasz. Przełowywaczkę Blood Moona. A nie dał, ale dał kapelusik. Nawet mi pasuje do kostiumu ninja. No wiedziałem, że przyjdą. Nie, ja tam nie chcę, ja... Później, później i bez was, bo nie będę was tym zamęczał. No kurde, przyleźli mi tutaj. Nie ucieknę chyba przed nimi. Raczej to jest zawsze to samo, co było. Inwazja na master mode. Tak, kosiarka, kosiarka. Aż mi kurde kwiatek wyrósł, nie? No niemożliwe. Ot Abigail. Padło wreszcie, Jezu, jaka strata czasu, po prostu. O! To jest to, czego nienawidzę. Ta inwazja i idziesz, giniesz, kurde i... Dobra, jestem tutaj. Na oceanie. Powiedzmy, w dżungli na oceanie. Może wkopię się tutaj i spróbuję poszukać czegoś. Mam też bomby. Tu jest ten poziom właśnie, gdzie są muszelki, nie tylko. Kurczę, jakby tutaj faktycznie coś można było znaleźć. Topaz, przyda się na ten item z Don't Starve'a, ten naszyjnik. Do speeda. O Jezu, jaki duży hornet. Co z nim jest? Dużek. Ajajajajaj. Patrz jaka wymiana ognia. Dobra, mam Stingera. Bo to już jest z pełną parą dżungla, tam nawet skrzynka jest. Jakby tu były grawitki, będę w siódmym niebie i jest ten śmieszny mech znowu. O, shoe spikesy to miałem. A w sumie odpalę sobie tutaj spelunker i zobaczę, czy nie ma skrzynek jakichś gdzieś. No takie, jakiś... Łop! Długi ten spelunker był. Słyszałem, że występuje to o wiele na niższych poziomach, jak już. Na poziomie tych takich jaskiń, ale takich bardzo, bardzo głębokich. Więc kopmy jeszcze w dół. Zobaczmy tutaj. Ja mogę jeszcze sobie nawet bombami dopomóc. Tam widzę, że jest mech. Może też coś będzie, akurat jakiś life crystal albo coś. A może ten mech jest jakoś po... O, jest life crystal! Dobra, o to chodziło. I słyszę Beyond Glowing Mushroom. Myślę, że nie do końca o to nam chodziło. Ale coś tu przynajmniej może być. Tam jest jaskinia kryształowa. I zwiedzaj... O! Kurde, stałem z kolcami. Lepiej, lepiej nie, lepiej nie, lepiej nie. No nie, jest nowa. Ale powrunęło, widzieliście jakie temy powrunęły? Dobra, nie, 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 ja się na walkę z wami w żadną nie piszę. Ja tu zablokowuję i se idę tutaj do tego sąsiedniego biomu. Żadnych pułapek, mam nadzieję. O, 13 przynajmniej. Life Crystal jest jeszcze. Bierzemy to wszystko, kurde, ale mam te pochodnie maszlumowe, one są takie ciemne. Kurde, kolejny life crystal, chyba 400 AP będzie za niedługo. O, jest cave'ik i nowy obraz. Czarodziej jakiś śmieszny. Hermesy są, świetnie. Hermesy mamy. Bardzo się przyda, wezmę sobie na razie za szakla. I tyle. Ojeju, coś tu jest, płytka. Pewnie dart trap gdzieś umiejscowiony, kurczę, po drugiej stronie globu. Co tu tak dziwnie wycięte to jest? Znalazłem to, to jest ten biom. I są jakieś wróżki. A się dziwię, czemu tu jest tak wycięte. Co to jest? To jest normalny kamień? Tak. Są drzewa i jest ta ciecz. Ta tęczowa. Mogę się w niej ko... Nie! Faza jest! Do kosmosu spadam, nie! I co teraz? Gdzie ja jestem? Wow! Wyskoczyłem po drugiej stronie świata. I teraz muszę tam wejść z powrotem. Kurde, ale cieszę się, że to znalazłem. Czyli jednak jest gdzieś w pobliżu dżungli, przy oceanie. To ta plotka okazała się prawdą, bo było tak napisane przy na wiki, że gdzieś po stronie dżungli, ale gdzie dokładnie to nie wiadomo, więc równie dobrze mogłoby gdzieś przy spawnie, chociaż małe prawdopodobieństwo, szczerze. Kurde, ale fajnie to wyglądało. Czy możemy sobie ogarnąć jakieś wiaderko i wziąć tę ciecz? Ja bym właśnie to pokombinował coś tutaj z tym. Musimy tam wrócić jeszcze, kurde. Ale faza była, nie? To w ogóle taki kosmos też był. Takie efekty kosmosu. Że mi wsysnęło, kurczę, w glebę gdzieś. Wezmę sobie może to, co jest pod nami, ten Demonite. Może na maguluminescencję się przyda, czy jak to tam było z tego Don't Starve'a. Chociaż Demonite będziemy mieli wkrótce dużo, to może ułatwi. Bo nie pamiętam dokładnie receptury, ale raczej można było zrobić przed Brainem. O, i tu już jest kraniec świata.
Taka heca, że można dołożyć do pieca. O, skrzynka basenowa. Trójząb. Trójzębu, o dziwo, mogę używać, nie żeby był, żeby była jakakolwiek potrzeba. Kurde, ale się przekopuje. Tunel drąże więzienny. O, wreszcie coś, nawet Life Crystal jeszcze. Dobra, ale ja chcę zobaczyć, co z tą cieczą, bo ona jest zdolna transmutować przedmioty. Możemy próbować na początku nawet powrzucać sobie, już tam kurczę nie będę wchodził. Widzę, że to się może źle skończyć i zastanawiam się, czy możemy ją po prostu tak sobie wziąć do wiaderka i gdzieś przenieść, czy ona jest jakoś chroniona, trzeba mieć jakieś specjalne wiadro czy coś. Bo szczerze, jeśli nas wsysnęła jakoś do, kurczę, do gleby, wpuściła gdzieś przy pierwszej lepszej okazji, no to co się dzieje z innymi przedmiotami? Jeszcze coś tutaj harczy, ale to nic. Chodźmy do tego. Ale wejście, ja myślałem na początku, że... No nie wiem, dziwnie to wygląda. Czy to jest ametyst? Tak, ametyst. Jest nowa muzyka! Tak, też nie zwróciłem uwagi. Są nowe istotki. Bestiariuszu będą pewnie. Tu jest. Failing. Fairy-like. Istotka. Dobra, to plan jest taki. Wrzućmy może sobie, albo zróbmy sobie platformę. Zobaczymy. Nie! Co mnie bi... Bat, serio? Jakiś głupi bat mnie bije? Zróbmy sobie platformę, żeby nie wpaść znowu. To będzie chyba dobry plan. Możemy sobie zwiedzić cały ten biom, bo widzę, że to jest jedno wielkie jeziorko na środku tej dziwnej cieczy, ale ona wygląda prześlicznie. Naprawdę. Twórcy tutaj w tym 1.4.4 bardzo się postarali. Aż mnie zaczyna zaskakiwać ilość tego kontentu. No to... Ej, znowu coś jest. Coś wypłynęło. Dobra. Nie, nie, nie. Jest bardzo dużo istotek typu nietoperze tutaj dokuczających nam. Ale faza. Faza. Jeszcze się świecą te klocki losowo, mimo że to jest zwykły kamień. No dobra, to co? To rozwalamy. Co to bije? Od dołu coś bije. Wyskakują z tego różne rzeczy chyba. Atakowało mnie przez chwilę. Ja nie wiem, nic tu nie widzę przez ten kosmos. To mamy jako tako budowane. Zróbmy sobie piec może. Piecyk. Okej, okay. I teraz tak. Żelazo. Żelazo, żelazo powiedziałem. Tutaj jeszcze istotka, jedna, druga. Wszyscy nam tutaj dokuczają. Okej, okay, mamy. A ty skąd się tu wziąłeś? No kurde, z Afrodyta wyskoczyłeś z gleby z piany Zeusa. Szybkie sztaby jakieś i lecimy tam z wiaderkami. Mnóstwo wiaderek biorę. Gdzie jest kowadło? W sumie kowadło najpierw trzeba było zrobić. Ja to wiaderka szukałem, jak głupek. Dobra, i robimy sobie, kurczę, 10 wiaderek se wezmę, o. A to było tu bezpośrednio pode mną. Dobrze, że się tam nie kopałem dalej, bo jakbym wpadł prosto, znaczy no w sumie wyszłoby na jedno, bo i tak wpadłem. No ale... Jakby normalnym wejściem przynajmniej się dostałem tu. Myszy są i wszystko. Patrzymy, czy da się to wziąć. To jest kluczowe teraz. Nie da się tego wziąć. Oj, no to co teraz? Nie da się tego wziąć, cholera. A słuchajcie, okazuje się, że dopiero endgame'owym contentem da się wziąć te wodę. Trzeba mieć specjalne wiadra, które są Luminite'u chyba nawet. Trollololo normalnie. Oj, ale was się generuje tutaj. Co tam się z tą kością dzieje? O, wpadł. Nie wiem, co tam się dzieje na dole. Imba jakaś. Amba Fatima. Aha, oni się zamieniają w niewidzialnych. Chyba. Dlatego tak, taka imba jest. Jezus, no znowu zginę. O, jest niewidzialny. Idź co ode mnie. Nienawidzę was. Dobra, dobra. Robimy plan taki jak poprzednio. Tu już nikt nam nie będzie przeszkadzał. I spróbujmy może. Chyba, że ten nietoperz. Coś takiego zróbmy może. Mam nadzieję, że tam nie wpadnę, bo będzie lipa. I dajmy może na przykład sztabkę złota. Co się wtedy stanie? O, udało mi się achievement zdobyć, żebym transmutował coś. Aha, na bryłki mogę transmutować. Czyli sztabki na bryłki. A bryłki? No, faktycznie tak jest. Bryłki na przykład. Jak wrzucę. Aha, na tungsten. Zamieniłem złoto na tungsten, no i to się nie opłaca. A na platynę jak zamienić? Dobra, demonite. Albo nie, bo ja będę potrzebował. Albo dobra. Wrzucamy cały demonite. Co się z nim stanie? Nie działa. Ups. Został tam. Nie ma jak go wziąć teraz. Trójząb. No chyba coś nie poszło. Może Ice Blade'a? Ja po tej temie i tak pójdę. Moon Glow? Ale transmutacja weszła dziko. Nie, to są akurat itemy, które nic tu nie mają. Depth Meter. Mogę sobie tak próbować. Sztabka cyny to na bryłki, no to nic ciekawego. Lightsbane szkoda mi troszkę. Nie mam za bardzo itemów, które chciałbym sprawdzić. Bo ja mogę zrobić mana krystal i tu na pewno będzie się dało na coś zamienić.
Zobaczymy na co. Powinien nam wypłynąć, tak? Jest! Arcane Crystal! Nowy item! Na zawsze zwiększa regenerację many. Super! To użyjmy sobie, chociaż jestem wojownikiem. Ja tu też nie będę stał cały dzień i próbował wszystkiego. Na pewno warto spróbować lew krystale, z tego co mi wiadomo. Zwykłe pochodnie. Dajemy, nie wiem, tyle. I zobaczcie, co wypłynie. Ja już wiem, bo się dowiedziałem, ale są specjalne aeterowe pochodnie. Śliczne są. To zróbmy tak. Ja te itemy sobie wezmę z dołu. Czyli będę musiał spaść. Będę duchem znowu. Kurde, jakie to jest nieprzyjemne. Przelatujemy tu przez wszystko. Da się jakoś chociaż... Ej, nie, zebrałem tych item... Dobra, zebrałem. Całe szczęście zebrałem. Nie mogę nic robić. I znajdźmy może life krystala tutaj w pobliżu. To będzie bardzo dobry pomysł i spróbujmy go tam potem... O, jest! Akurat jest! Patrzcie, jaki zbieg okoliczności. Tuż pode mną. Weźmy sobie. I naprawdę super jest ten content z tą cieczą. On się nazywa Shimmer, z tego co mi wiadomo. Nie wiem, co to oznacza w dosłownym tłumaczeniu, nie sprawdzałem, ale jest prześwietna ta ciecz. I cieszę się, że twórcy, mimo że tyle lat tworzą tę grę, dalej mają łeb do takich rzeczy, bo nie wszystkie aktualizacje mi się podobały, czy zmiany. Tutaj może też nie miałem dużych oczekiwań, ale naprawdę zostały one tak czy siak przebite, żeby coś takiego dodać. Coś takiego mogłoby się już spokojnie nawet znajdować w 1.4 i można by było wtedy nazwać to taką pełnoprawnie wielką aktualizacją jak wszystkie inne. Ale to taki szczegół do marudzenia. Wrzućmy sobie Life Crystal. O nie, tutaj nic nie dostaniemy. Musimy do środka. Nie, już do mnie idą nietoperze. Nietoperki. No to zróbmy tak. Pyk. Pyk. I Life Crystal wrzucamy. Co nam wypłynie? Vital Crystal, witalny, który zwiększa nam Life Regeneration. Świetne, naprawdę świetne i coś nowego. Ciekawe, czy da się ileś ich mieć, czy tylko jeden. Chyba tylko jeden, znaczy użyć. Dobra, to ja się stąd wynoszę. Zapamiętam tak czy siak sobie to miejsce. I wydaje mi się, że tutaj dobrze było sobie jakiś teleport wybudować. To znaczy jakąś wioskę czy coś. Bo jest to świetna miejscowa i warto mieć tutaj szybki dostęp, skoro dopiero na etapie moonlordowym jesteśmy w stanie tę ciecz podnieść. Wszystko chyba sobie wziąłem, co chciałem, no to lecimy i zobaczymy. To już jest dżungla normalna. No to wracamy do normalnego zbierania. Możemy zdobyć na przykład maksymalne HP tutaj. A co do rzeczy do transmutacji, no to wydaje mi się, że te takie najważniejsze chyba już zdobyłem, bo większość z nich to są rzeczy takie dekoracyjne. Nawet nie sposób wszystkiego zapamiętać. To są rzeczy na zasadzie... nie, ja te pochodnie ładne kładę. Ja nie chcę. Torchgat byłby dumny. Na przykład wydaje mi się, że stamtąd można też pozyskać stare bloki terrariowe. Briki. Bo podobno też je wprowadzili. Tutaj teleportation potion jest, a nie ma grawitki. To jest jakiś hit normalnie. Boulder! O, tu mogę sobie na chacie zrobić, patrzcie. Są zwariowane pochodnie. Ale to też dla mnie jest hit. Tyle znaleźć różnych skrzynek złotych, ale żadnej grawitki. To jest takie unlucky w tej serii akurat. Dobra, wchodzimy w ten efekt. Nie wiem, zaczyna mi się to średnio podobać, ale rudy widzę, o, life krystale nawet widzę tutaj. Ciekawe, czy mogę się tam wkopać. Dwa life krystale. Będę wiedział, że jest nad moim tym. Czy pod moim shimmerem. O, widzę skrzynkę na dole, po prawej. A tu już piekło jest. Szybko, nie szybko. Tu bym sobie, o, kolejna skrzynka. Tu bym sobie z przyjemnością wziął ten Demonite, bo brakuje mi na magii luminescencję. Do klepania oczka. Dzisiaj raczej będzie jeszcze takie splanie, przynajmniej klepanie oczka. Jestem troszkę średnio przekonany co do mojej broni, czy ona na pewno podoła. Bo tu mamy ograniczenie czasowe. Lecimy na niego. O Jezus! No to było takie sniki biki, dalej bez grawitek, nie wierzę w to po prostu. A tutaj, proszę. No teleportation potion nawet, on jest rzadszy, jak nic. Tu piekło. O, co to jest? Magmowe drzewa jakieś. Tylko, żeby nie zginąć, proszę. Z trucizny chyba zginę prędzej. Lepiej się zachowam tutaj normalnie w miarę. Musimy się wyhealować, dobra, za stówę weszło. Healowanko. Okej, jestem, osalony, raczej. Jeszcze imp niby. Spadaj impie, spadaj. Nikt się tu nie chce. Kopmy się po te life krystale. Dobra. Tutaj, moi drodzy, jest rubin, herubin. Może się do czegoś przyda jeszcze, kto wie. To bym sobie w sumie wypił. Widzę boulder, oho. To mogło być, mogło źle się skończyć, ale jeszcze ten ryjek. Dobra, jem sobie life krystala. Ach, szanić to. A tu jest, Boże, ja do niego się wkopywałem nawet prosto. Dobra, mamy to. Moi drodzy, to jest ostatni life krystal, jaki mieliśmy tu do dyspozycji. Mamy 400 HP.
Bardzo fajnie, tam jeszcze jedna skrzynka była, pominąłem. I co, chwila prawdy. Jezu, Extractinator, ale płotki na 100 AP są chociaż. O, Life Crystal kolejny. Nie żeby już się przydał, jeden w sumie wyrzuciłem. Sami widzicie, ale te magmowe drzewa to jest naprawdę content jakiś. Fajnie to wyglądało, może uda mi się zajrzeć jeszcze. Bo tutaj takie kurcze efekty są. O, tu jest magmowe drzewo, no właśnie. Mi się jedno takie wyświetliło już w ekranie wczytywania z napisem Relogic. O nie, Relogic spoileruje, psuje zabawy. Te wróżki jeszcze. Boldery wszystko tutaj, boldery, frajery. O nie, idzie bosik. Idzie bosik. No ja się wywalam. No gościem jeszcze spelunkera i chcę skrzynki, chcę wszystko. Ale jedziemy sobie przez świat. Ale zero skrzynek. Nie widzę przynajmniej. A, już nie widzę dlatego, że mi spelunker minął. To w zasadzie mogę chyba wracać. A ja w Cthulhu się nie zrobiło. Kurde. O, biom pustynny, a gdyby tu przyjść i tak od dołu, kurczę, coś tutaj zajumać, jakieś itemki. Może będzie coś. A wybuchnę sobie tutaj. Zrób mi ten piasku. Jeszcze raz, bo tam widzę, że jest domek. Siema, cześć, witam cię bardzo serdecznie. O, jest statua Basteta. Czy Basta, Bastet, no w każdym razie jest statua. Więc będziemy mieli dodatkową obronę na oczko. A tu jest, Thunder Zapper, który nic mi nie zmieni. Ale za tego Basteta powinienem być wdzięczny. No dobra, to ja się stąd wynoszę, moi drodzy. Jestem już, kurczę, full of... Aaa, gówno przyszło. I co mam teraz zrobić? Czekało tu na mnie całą noc. Nie rozwalę go. Nie mam czasu już na to. Mogę potrenować co najwyżej. Ale regenerację mam tak poprawioną, że mega to ułatwia na tym master mode. Zobaczcie, jak mi szybko HP wzrasta. To jest dobre tempo. Gdyby mi się go udało ubić. O, przemienia się, przemienia się. Szczerze to nie brałem tej walki tak na poważnie. Ale chyba zacznę brać, bo już połowa HP. 800 HP ma, no nie wiem, nie zdążę, nie zdążę. Ucieka. Dobra, podejmiemy jeszcze drugą walkę z nim, mogłem to jeszcze postawić. No i pozwólcie, że ją wam przyspieszę podobnie jak z tym Kingstime'em, bo no sam widzicie jak to idzie, no. Ej, w sumie to zrobiłbym sobie może Mace'a tutaj. No i tak, wytopmy sobie to co tu mamy. Robimy magiluminescencję. To fajnie mi tutaj zwiększy speeda, o to nam chodzi. Czyli wywalamy to na przykład i patrzcie jak się poruszamy. Potki niektóre mi zostały, być może uda mi się niektóre też wykorzystać jak będzie walka. Więc dobra, lecimy do spania szybciutko. Blood Moon, serio? Dobra, próbuję, próbuję, nie chcę mi się czekać ponownie, ja chcę grać. Jak to głupieje. Padaj, no już. Padło, Boże, troszkę nudna walka, ale zrobiliśmy, no to jest oczko, więc pozwoliłem sobie na nieco inne podejście do tego. Jeszcze w ten głupi Blood Moon to już w ogóle wisienka na torcie tutaj tego wszystkiego, nie? No dobra, no to zobaczmy torebkę standardowo. Mamy tarczę Cthulhu. Kto by się spodziewał. A ja w tym akcencie was żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Udało się dzisiaj znaleźć ten biom i to jest najważniejsze. Walka to tutaj tylko taki dodatek. Więc dzięki za oglądanie. Ja byłem Mangetsu. Do następnego odcinka. Na pewno przyspieszymy nieco z paroma rzeczami. Trzymajcie się i pa pa!